Cześć! Cześć! Dzisiaj chciałyśmy Wam powiedzieć o paru książkach, które w ostatnim czasie wpadły w nasze ręce i które zainspirowały nas do takiego zastanowienia się nad samotnością w świecie, nad tym, jak nasze doświadczenia są później opisywane, odbierane, jak my na przykład je sami, same postrzegamy. No i zobaczcie, co z tego wyjdzie. Same jeszcze nie wiemy, co z tego Tak, wyjdzie. dokładnie. Będziemy iść tak spontanicznie. Zobaczymy, co się urodzi z tego. Tak, pierwszą taką książką, o której ja już Wam mówiłam w poprzednim filmie, jednym z poprzednich, a którą Natalia teraz przeczytała, jest nowa książka Katarzyny Tubylewicz, Samotny jak Szwed. Może pamiętacie, mi się ta książka bardzo podobała, a Natalia o tobie. Nie, również się ona bardzo podobała. Zaskakujące, prawda? Natomiast stwierdziłam, że ponieważ Daga już wam opowiadała o konstrukcji tej książki, to nie ma sensu, żebym ja powtarzała to samo. Więc powiem wam, co mnie się tutaj najbardziej podobało w związku z tytułem i właśnie z tematem samotności. A było to między innymi, jak pani Tubylewicz pisze o swojej własnej samotności, o tym, jak dzieli się z czytelnikami, czym ta samotność jest dla niej, jak ona ją przeżywa, jak ta samotność była inna, kiedy była młodą dziewczyną, a jak ona wygląda dzisiaj, kiedy jest już znaną pisarką i spotyka się ze swoimi czytelnikami na różnych spotkaniach autorskich. I naprawdę, ja byłam pod wrażeniem, że autorka tak otwiera się przed swoimi czytelnikami i bardzo też była mi bliska w tych momentach. Bardzo łatwo było mi się identyfikować z tym, co piszę, czuję. I zaznaczałam sobie też fragmencik, który mi się bardzo podobał. Słuchajcie. Też mam problem ze small talkiem albo z rozmowami, których celem jest zaznaczenie swojego statusu. Na spotkaniach ludzi z wyższej klasy średniej mogą to być na przykład opowieści o tym, że ktoś będzie teraz sobie budował basen w ogrodzie, bo to modne. Taki sposób rozmawiania jest męczący i przyznam, że ja właśnie podczas takich rozmów czuję się samotna, dlatego że w nich całkowicie brakuje ciekawości drugiego człowieka. Nie znoszę, gdy rozmowa służy tylko podkreślaniu swojej pozycji lub zabijaniu czasu, a bardzo ciekawi mnie słuchanie czegoś, co jest prawdziwe lub znaczące. Wiesz, że jak ja czytałam ten fragment, to myślałam o tobie i o twoich doświadczeniach z Christmas party, z twojej poprzedniej pracy, jak Natalia poszła na obiad świąteczny. Tak, i były naprawdę tego typu rozmowy, bo to było tylko wakacje, z tego co pamiętam. Nie każdy pytał i rozmawiał tylko o tym, gdzie to nie był na wakacjach i nie, o jakimś termomiksie. Termomix! Tak, o Tak, termomiksie. Tak, dokładnie. to było to. Tak, więc ja jak najbardziej identyfikuję się z tym fragmentem i bardzo mi się też podobało to, że rzeczywiście w tych wywiadach widać to, co autorka tutaj mówi o sobie, gdyż naprawdę nawiązuje taki głęboki kontakt ze swoimi rozmówcami. Widać też, że oni się przed nią bardzo otwierają, bo no, wydaje mi się, że to nie jest takie proste. No to będziemy rozmawiać o samotności, żeby ktoś od razu tak z głębi serca wychodził, a Tak. tutaj często jej rozmówcy to robią. I też w tym temacie tutaj zwróciłam uwagę, w jednym z wywiadów jej rozmówczyni mówi o swojej anoreksji. I o tym, że wielokrotnie w Szwecji czuła się dyskryminowana i wytykana palcami przez to, że inaczej wygląda, że jest tak bardzo, bardzo chuda i że często ludzie pozwalali sobie na bardzo takie nieprzyjemne komentarze wobec niej pod tym względem. Tak, ona mówiła też o basenie, jak chodziła na przykład na basen i była wypraszana wręcz, bo promowała niezdrowy wygląd. Tak, Tak. dokładnie. A propos mody na brzydotę. Pomyślałam, że może pamiętasz moją historyjkę z basenu w Meksyku. Pamiętasz? Tak. Być może też pamiętacie, że jesteście nowi na kanale, to niekoniecznie. Ja również kiedyś zostałam z basenu w Meksyku niemalże wyproszona, ponieważ miałam na sobie kostium dwuczęściowy. Co prawda, akurat powodem zgorszenia nie było to, że byłam za chuda, tylko to, że jak się dowiedziałam na recepcji, że
zbyt wiele odsłoniętej skóry może wpływać za bardzo na zachowanie latynosów i pobudzać ich wyobraźnię i gdzieś tam skłaniać ich do jakichś rękoczynów. Natomiast pamiętając, jakie to było dla mnie dziwne, akurat wtedy się tak zezłościłam, wiecie, że co mi tam będą mówić, jak mam się ubierać, ale wyobrażam sobie, że gdyby wtedy powodem było to, tak jak u właśnie tej pani, że jestem jakaś tam nie taka, tak, za chuda czy jakaś, no to na pewno byłoby mi bardzo, bardzo przykro. No oczywiście i to może jeszcze pogorszyć tak naprawdę ten stan chorobowy, tak, no bo anoreksja jest chorobą, tak, więc... Tak, tak. I bardzo też mi się to kłóci właśnie z tym wizerunkiem takich tolerancyjnych Szwedów. Najwyraźniej ta tolerancja nie obejmuje jeszcze wszystkiego po prostu. Więc powiem jeszcze, że właśnie ta samotność, o której tutaj Tubylewicz pisze, to jest często taka samotność wynikająca z potrzeby zaopiekowania się taką swoją wewnętrzną przestrzenią, zadbania o swoje potrzeby, o swoje zasoby energetyczne, o swój odpoczynek, ale przede wszystkim tak, bycie blisko, blisko siebie, a nie jest to samotność wynikająca z, nie wiem, z fobii społecznej na przykład, czy z lęku przed oceną innych ludzi, czy z jakichś właśnie takich bardziej zewnętrznych, tak, powodów, tylko właśnie bardziej takie słuchanie siebie i tego, czego potrzebujemy. I naprawdę, tak mi się podobały te fragmenty najbardziej, bardziej chyba od tych wywiadów, kiedy ona właśnie pisze o sobie. Chociaż te wywiady też mi się podobały i to, jak Daga mówiła, do każdego z nich autorka pochodzi inaczej. Podchodzi, wychodzi tak jakby z innego kąta. Już nie będę powtarzać, podadzę. Zgadzam się z tym, co mówiłaś. Cieszę się. Tak. Więc... Cieszę się, że Ci się podobała. A jeszcze, słuchajcie, jeszcze coś dodam, bo jednak wydaje mi się, że nie wszystkim ta książka się spodobała, być może właśnie dlatego, że wiele osób, wydaje mi się, doświadcza trochę innej samotności. Ja przed nagraniem mówiłam Dadze o tym, że gdzieś tam czytałam różne takie posty na Facebooku od osób, które czują się nieakceptowane przez swoje środowisko, gdzie są gdzieś tam wytykani przez inny kolor włosów, przez gdzieś tam niedopasowanie. I wydaje mi się, tak zgaduję, że sięgając po tę książkę, wiele osób mogło liczyć, że poczyta może trochę bardziej o takiej samotności, a niekoniecznie ona w takiej formie się tutaj pojawia. Możliwe, może tak być. Nie wiem, taka jest moja interpretacja. Tak, także ja, tak jak Dagmara, bardzo polecam tę książkę. W ogóle przeczytałam ją bardzo szybko, bardzo tak łapczywie i tak kurczę mam, że jak właśnie jakaś książka trafi mi do serca, to już tak nie mogę się od niej oderwać i kurczę, zamiast się z nią tak rozkoszować powoli, to ja tak, wiecie, jakiś taki żarłok. No. To tyle odnośnie pani Tubylewicz. Tak, a ja chciałam Wam powiedzieć o książce i o samotności kobiet, które padły ofiarami Kuby Rozpruwacza, jednego chyba z najsłynniejszych morderców w historii. I książka napisana przez Hali Rubenhold, Pięć nieopowiedziane życia kobiet zabitych przez Kubę Rozpruwacza, już też wydana po polsku, ja tu mam angielskie wydanie. Jest takim spojrzeniem na te pięć ofiar, ale głównie na konkretne problemy społeczne, które trochę definiowały ich życie i które doprowadziły do tego, że one znalazły się w sytuacji takiego skrajnego wykluczenia i przez to padły łatwą ofiarą mordercy. I mamy pięć jakby takich głównych rozdziałów, właśnie każdy rozdział jest poświęcony osobnej kobiecie i poznajemy od początku historię jej rodziny, tak skąd ona pochodzi, później czy miała męża, czy miała dzieci, jak się tymi dziećmi opiekowała i oczywiście to nigdy nie będą takie opowieści, które bardzo głęboko na przykład będą mogły nam powiedzieć, jakie te kobiety były, co lubiły, jaką miały opinię. No bo wiecie, no raz, że my nie mamy dostępu do
osób, które je znały, oprócz tego, że ich później świadectwa były opisywane w prasie albo w jakichś zeznaniach świadków, które policja gdzieś odnotowywała, które też nie zachowały się na przykład w całości. To nie jest tak, jak teraz piszemy reportaż o kimś i możemy sobie pójść i porozmawiać tak z sąsiadką, czy z sąsiadem, czy z rodziną i te osoby będą mogły, nawet jeżeli ta osoba już nie żyje, nam powiedzieć trochę więcej o nich. Tutaj to jest wszystko takie domysły, snucie domysłów autorki o tym, jak one mogłyby żyć, biorąc pod uwagę naukowe na przykład opisy społeczeństwa tamtych czasów, tak? No bo ona tutaj często, autorka często wychodzi od takiego ogólnego opisu właśnie takiego problemu, jakim jest na przykład alkoholizm, jakim jest wielodzietność, jakim są w ogóle jest sytuacja i mieszkaniowa, i zarobkowa, i zatrudnieniowa, tak, w cudzysłowie, no bo oczywiście to inaczej wygląda, ale pracowa ogólnie osób pochodzących z klasy robotniczej, to z takich nizin klasy robotniczej, chociaż nie wszystkie tutaj bohaterki jako dzieci mieściły się właśnie w tych nizinach i autorka opisuje, jak to się stało, że one na tych nizinach wylądowały później. No i bierze taki problem społeczny i dopiero na podstawie na przykład tego może snuć jakieś domysły, tak? No i że na przykład ojciec jednej z nich był wykwalifikowanym robotnikiem, w związku z czym jego zarobki mogły w tamtym okresie wynosić tyle i tyle. Za to mogli wynająć na przykład takie mieszkanie, taki dom. No i to są wszystko takie właśnie, no taka śledcza troszkę praca, tak? No bo skoro mogli sobie w taki dom wynająć, no to pewnie żyli w takich warunkach, to pewnie stać ich było na to, a nie stać ich było na to, tak? No i to wszystko na tym się opiera. To jest takie dochodzenie trochę po nitce do kłębka, na przykład wykorzystując spisy powszechne, tak? Jakieś takie różne rzeczy. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, tak? No bo pokazuje właśnie, jak to społeczeństwo żyło w tamtym czasie. Tutaj to jest 1888 rok, no ale ona opisuje tak naprawdę cały XIX wiek, bo ja też nie wiedziałam, że większość tych ofiar to były kobiety po 40. One miały tam około 44 lat. Więc to też już były właśnie kobiety, które bardzo często no, miały ze sobą jakiś już bagaż doświadczeń i z jakiegoś powodu wylądowały na tej przysłowiowej ulicy, takiej dosłownej. I porusza temat na przykład alkoholizmu. Porusza temat właśnie traktowania wszystkich bezdomnych kobiet jako prostytutki. Zresztą tutaj ostatni rozdział taki podsumowujący jest o tym, tak, czy to były tylko prostytutki. No bo właśnie w taki sposób prasa i policja ówczesna opisywały te kobiety, tak? No bo nikt ich się nie interesował się wtedy w sumie ich losem, nikogo jakoś nie przejęła bardziej śmierć zwykłej prostytutki. No i ona próbuje odpowiedzieć na to pytanie, czy one faktycznie były kobietami tak zwanych lekkich obyczajów, co mogło świadczyć, czy co jakby na podstawie czego policja mogła je tak właśnie określić, czy prasa, i czy to było zasadne, czy to nie było zasadne. I zwraca też właśnie uwagę na to, jak trudno było kobietom w tamtym czasie, zwłaszcza na przykład jeżeli nie miały męskiego opiekuna i jak trudno było bezdomnym kobietom, czy kobietom znajdującym się właśnie w trudnej sytuacji mieszkaniowej, poradzić sobie samej. Tak? Mówi też o wielodzietności, o tym, że na przykład matka jednej z nich miała 12 dzieci. Ona była jedną z 12. W innej na przykład całe rodzeństwo praktycznie zmarło na gruźlicę. Tak, chyba to była gruźlica. Więc takie tematy bardzo ważne też. I dlaczego mówię akurat też o tej książce w kontekście samotności? Bo miałam taką refleksję, że ta książka też zwraca uwagę
na to, jak my patrzymy na społeczeństwo i na to, że my tak naprawdę historii dokładnych tych kobiet i ludzi, milionów ludzi, którzy żyli przed nami, nigdy nie będziemy w stanie dokładnie poznać, tak? No bo nie mamy wglądu w ich życie. To nie są na przykład sławne osoby, sławni pisarze czy pisarki, którzy po sobie zostawili jakiś dorobek i na podstawie którego my moglibyśmy się domyślać, jacy oni byli, tak? My nigdy tego nie będziemy wiedzieć i to jest też taka biała plama, wiecie, na mapie. Szkoda, że rzeczywiście w masowej wyobraźni bardziej zaistniał Kubarus Pruwacz, po prostu tak, psychopata i morderca. A tymi kobietami to tak naprawdę mało kto się przejął i do dziś, tak? Każdy zna pseudonim Kubarus Pruwacz, a kto zna imiona, nazwiska tych kobiet, które zginęły wtedy? Tak. No ja nie znam, przyznaję. No. Także daje to do myślenia trochę. I też, no ja na przykład bardzo lubię epokę wiktoriańską, lubię książki z tamtych lat i bardzo często czytając to właśnie miałam gdzieś przed oczami na przykład, nie wiem, czy Elizabeth Gaskell, Północ-Południe, czy książki Zoli, tak, no bo tam też jest bardzo dużo o, na przykład o strajkach, o właśnie alkoholizmie, który w Matni też jest poruszany, wiecie, Middlemarch, i chociaż tutaj akurat są, no to jest Londyn oczywiście, miejski kontekst, no ale te czasy, tak, i takie problemy, także bardzo mi się to podobało. Było ciekawe, no bo oczywiście to jest literatura faktu. Także o. Bardzo ciekawe ku refleksji. Tak, tak. W ogóle bardzo ciekawe właśnie tak chociażby, żeby się zastanowić nad tym, jak ludzie żyli w tamtych czasach. Kolejną książką w tym temacie, pozornie przynajmniej, bo jak autorka przekonuje, jest trochę inaczej niż powszechnie uważamy. Jest książka Jak dobrze być singlem, Katrin Gray. Ja może tutaj na początku powiem, że oryginalny tytuł tej książki to jest The Unexpected Joy of Being Single, czyli nieoczekiwana radość z powodu zostania singlem. Różnica jest to dosyć zasadnicza, ponieważ głównym tematem tej książki jest uzależnienie autorki od miłości. Opowiada ona tutaj bardzo dużo o swojej historii naprawdę bardzo licznych związków, również o problemach z alkoholem, którym poświęciła swoją pierwszą książkę, która była sporym bestsellerem. I ona w zasadzie wychodzi od swojego własnego doświadczenia i idzie bardziej ku społeczeństwu, że tak powiem, ku historii właśnie kobiet, oraz ku mediom, jak postrzega się dzisiaj samotne kobiety, jaka jest narracja, kiedy na przykład Jennifer Aniston zostaje po raz kolejny, nie wiem, singielką, a jaka jest narracja, kiedy Leonardo DiCaprio tak wychodzi na rynek, że tak powiem. I bardzo niesamowicie wręcz podoba mi się ta książka, zwłaszcza te części, kiedy autorka pisze o sobie samej, o swoich przeżyciach. Gdzieś tam w którymś momencie postanowiła wziąć sobie przerwę od randkowania, przerwę od związków i opisuje, jak ten rok spędziła, czego się nauczyła o sobie, o życiu z innymi ludźmi. Podaje tutaj bardzo dużo wyników badań. Bardzo dużo statystyk, które pokazują, że paradoksalnie często w życiu singli jest właśnie dużo więcej relacji społecznych, dużo więcej bliskich osób dookoła, dlatego że często osoby, które wchodzą gdzieś tam w związek małżeński, potem już się ograniczają w zasadzie do swojego partnera, może ewentualnie do najbliższej rodziny, ale często nie czują się już tak, jak to powiedzieć, skłonne do dbania o relacje przyjacielskie, czy do poszerzania w ogóle swojego kręgu znajomych. Niekoniecznie też czują się skłonne do pomagania innym ludziom. Tak jak tutaj statystyki pokazują, że jednak osoby tak samotne to właśnie robią.
Jeszcze nie skończyłam tej książki, natomiast, no tak jak mówię, bardzo jestem tutaj bliska jej historia, mimo tego, że niezbyt się z nią identyfikuję, bo naprawdę ta jaka autorka tutaj pisze o swoich związkach, o swoich przygodnych relacjach, to ja jestem pełna też podziwu, że znowu tak kolejna autorka, która tak się otwiera, ale tutaj wręcz ekstremalnie wobec czytelnika, mi pokazuje takie swoje najbardziej intymne części siebie i swoich doświadczeń. Natomiast jest to wszystko okraszone dużą dawką humoru, język jest bardzo lekki, swobodny, a naprawdę jest tutaj sporo też dowcipów i takich fragmentów, z których można się mocno pośmiać. I niesamowicie się wciągnęłam w tę książkę i właśnie mam nadzieję, że autorka będzie jeszcze pisać i pisać. Bo bardzo mi się podoba jej styl. Już też mówiłaś, że to jest druga książka autorki o takim właśnie tytule, tak? Bo pierwszą napisała o tym, jak być trzeźwą. Tak, gdyż od bodajże 6 lat nie tyka już zupełnie alkoholu, podczas gdy kiedyś no, tak naprawdę upijała się na umór, wchodziła w różne przygodne relacje tak, seksualne z mężczyznami i w ogóle gdzieś tam to jej życie zupełnie inaczej wyglądało niż wygląda teraz. Tamta książka właśnie też jestem jej bardzo ciekawa, osiągnęła duży sukces i niedługo ma być kontynuacja. No właśnie. Więc, ale to też do tego, co ty mówiłaś o samotności i o tym, że często właśnie osoby w związkach okazuje się, że są bardziej samotne, czy jakby nie dbają o te relacje, czy nie poznają tyle nowych ludzi, no to bardzo dobrze ja na przykład tego doświadczyłam podróżując, dlatego że kiedy podróżowałam sama, no to poznawałam bardzo dużo nowych ludzi. I zawsze na przykład nawet jak się usiądzie w autobusie, no to miejsce jest wolne, ktoś się do nas dosiądzie, więc zawsze to jest okazja do tego, żeby nawiązać jakąś rozmowę i kogoś właśnie ciekawego poznać. No a jak odkąd jestem z Kubą, podróżujemy we dwoje, no to już tego nie ma, tak? No bo zawsze jedziemy razem, nikt tak naprawdę nie podejdzie do dwóch osób, które są razem, czy to jest dużo rzadsze, tak? Dużo bardziej takie niespotykane. Dokładnie. 100% racji. Właśnie wspomniałaś podróże, autorka też tutaj mówi o swojej pasji podróżniczej, też mieszkała w różnych miejscach i też o tym pisze i w Belgii, i w Hiszpanii, nie wiem gdzie tam jeszcze. Więc naprawdę tych sposobów na spełnianie się i na zawieranie znajomości, na bycie szczęśliwym jest bardzo wiele, niekoniecznie tylko przez instytucje małżeństwa, tak jak gdzieś tam uczą nas bajki, jak ten książę pocałuje i od razu wszystko tak na białym się, tak, wszystko się układa. Tak, jest. W ogóle z tej książki się dowiedziałam, wcześniej o tym nie słyszałam, że kobiety w Wielkiej Brytanii, już mówiłam to Dadze, dopiero w latach 70. Mogły założyć same konto w banku. W ogóle wow! No. Także kurczę. Jest to tak nie do pomyślenia, nie? Tak z dzisiejszej perspektywy. Tak, bardzo polecam nie tylko singlom. I na koniec dwie książki, które mamy zamiar przeczytać. Pierwsza z nich to jest reportaż Karoliny Wasielewskiej, Cyfro dziewczyny, pionierki polskiej informatyki. Bo właśnie w temacie zapomnienia kobiet, doświadczeń kobiet, myślę, że akurat ta książka się idealnie wpisuje. Dlatego, że to jest reportaż właśnie o Polkach, które tworzyły przemysł informatyczny w Polsce za czasów PRL-u. Konstruowały i programowały pierwsze komputery. No a o tym się bardzo niewiele mówi. I jestem tego niezwykle ciekawa. Wiecie, to tak samo na przykład jak książki, które mówią o kobietach Solidarności chociażby, o których też bardzo niewiele się mówi. Teraz mi się na przykład przypomniał reportaż o Henriecie Lacks, który czytałam jakiś czas temu, o kobiecie, która właśnie też tak naprawdę została zapomniana. Nie obejrzałam wciąż tego serialu. Trzeba obejrzeć serial, to jest z Oprą. Oprah Winfrey w nim gra. Tak, oj, musimy obejrzeć. No, tak. I też jest, był niezwykle ciekawy właśnie, pokazywał o tym, jak
została zupełnie wymazana z historii medycyny, pomimo swojego niezwykłego wkładu w nią. I jak mówimy o serialach, to obejrzyjcie Mare of Easttown. Już na pewno wszyscy oglądali. Wszyscy ale o tym jeżeli mówią nie ostatnio. Obejrzeliście jeszcze, to idźcie oglądajcie. Też w tym temacie. O, jak najbardziej, zdecydowanie. Mare of Easttown na HBO. Dagmara poleca, Tomasz Raczek również poleca, ja polecam. Natalia poleca, Kuba poleca. Wszyscy polecają. Tak. I na sam koniec sezon na truskawki Marty Dzido. Mam wrażenie, że jest to książka, która wypada z lodówki. Troszkę po prostu. Tak. Jest bardzo ostatnio promowana na Instagramie, w różnych mediach. Wszędzie dobrze o niej piszą, więc liczę, że się nie zawiodę. Z tego, co wiem, jest to książka, zbiór opowiadań o kobietach, o młodych dziewczynach, matkach, mężatkach, w której pełno jest zmysłowości, sensualności, dojrzewania, macierzyństwa, siostrzeństwa, pierwszych razów, przyjaźni, złamanych serc. Więc wiecie, taki dziewczyński świat w pigułce. I no, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Liczę, że te opowiadania mnie tak wkręcą jak twórczość Marii Ober. Powiem szczerze. Zobaczymy, czy się nie zawiodę. Mm-hmm. No, super. Tak, jeszcze tylko dodamy na koniec, że ten odcinek był sponsorowany przez modę na brzydotę, czyli bardzo gorący temat w ostatnich dniach i oczywiście myślę, że nie musimy tutaj Wam przypominać, jakie jest nasze zdanie na ten temat. Wy wiecie lepiej. Ja w ramach tak tutaj tej mody mogę pokazać Wam swoje nieogolone nogi. Nie wiem, czy nie zobaczycie. Nie będzie chyba widać. Nie będzie widać, ale powiem Wam, że Dagmara dokonała takiej głębokiej inspekcji przed nagrywaniem. Zauważyła moje włosy. Ona ma włosy na nogach. Straszne. No w końcu, moda na brzydotę. A ja nie mam makijażu, jakbyście nie zauważyli jeszcze. No dobrze, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Powiedzcie nam właśnie, czy wy hołdujecie również modzie na brzydotę i co myślicie o temacie, który dzisiaj wprowadziłyśmy, czy znacie te książki, czy czujecie się czasami samotni, czy nie? Jak to z wami jest? I jakie książki w tej tematyce jeszcze polecacie? Tak jest. Pa!